Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny opening, tym razem słuchawki od Sharkun. To jest Shark Zone H30. Bardzo fajne słuchawki z wyglądu. Nie mogłem się doczekać, żeby je otworzyć. Przyjechały do mnie dzisiaj, tak 2,5 godziny temu. I muszę je otworzyć też dzisiaj, bo bardzo chcę już je zacząć testować. Do słuchawek wysłali mi też taki oto stelażyk. Stelażyk na słuchawki? Tak, to chyba jest stelaż po prostu. Na nim się wiesza słuchawki, tak żeby nie przeszkadzały, żeby gdzieś tam nie leżały. Ja normalnie słuchawki sobie wieszam na statywie od mikrofonu, ale wiadomo, nie każdy ma statyw od mikrofonu na biurku, więc takie coś się może przydać. Może mi się przyda, jak znajdę miejsce na biurku, to na pewno się przyda. Kot oczywiście przyszedł, to jest ten kot tutaj, co się myje. Tak, on się myje w tej chwili. Te wszystkie ciemne plamki, które widzicie na tym moim tyle, to są właśnie kocie łapy odbite i ona to zrobiła no pół minuty przed tym, jak włączyłem nagrywanie, więc nie chciało mi się już tego wszystkiego szykować od nowa, a przecież nikomu to nie przeszkadza, że kot jest na openingu, prawda? I że sobie łapki otwiera, znaczy odbija, otwiera. Dobra, otwieramy. Fajnie to wygląda, tu mamy magnes zamiast rzepy, możemy sobie otworzyć, zajrzeć do środka, te słuchawki naprawdę bardzo fajnie się prezentują. O, jest moje odbicie. Halo, to ja. To ja tutaj jestem, więc fajnie można sobie otworzyć, zajrzeć do środka, jak one wyglądają, a wyglądają naprawdę bardzo ładnie, ale myślę, że otwiera się je po prostu od góry. O, tu jest taka ta tasiemka. Co tu jest napisane? Otwierasz na własne ryzyko. Jakby to powiedział Bloody, na moją odpowiedzialność, otwieramy to. Nie brałem nożyka, bo taką tasiemkę to możemy po prostu sobie o, pyk, odkleić. I już jest cacy. O, drugi kot też się zainteresował pudełkiem. Pani drugi kot, proszę się zdecydować, co tu chcesz robić. No nie, no położyła się. Położyła się? Nie, to będzie najbardziej kotowy opening w internetach po prostu. A na pewno najbardziej kotowy opening na moim kanale. Musicie się do tego przyzwyczaić po prostu. Tak tutaj jest. A, to musi tutaj sobie wyjść. No. Dawaj. Dawaj, a i tu są tasiemki jeszcze na bokach. O ciepieron. To ja nie wziąłem noża, a tu widzę, że bez noża to się nie obędzie, nie? Idę po noża, mam nadzieję, że koty tego nie zjedzą. Zaraz wracam. Nie martwcie się. Już idę. O, jeden kot się ewakuuje. A nic się nie dzieje. Nie przejmujemy się tym wcale. Mam już jeden nożyk, taki do ziemniaczków. Akurat teraz robimy obiad. Ziemniaczki się już gotują. No w sumie to późno jak na obiad, bo jest 18:30, nie? To można powiedzieć, że taka kolacja. Dobra, otwieramy. Co tu mamy w środku? Co tu mamy w środeczku? Poza tym plastikiem, który się pokrzywił, to mamy jeszcze jakąś ulotkę. A, ja wiem, co to jest. To jest zawieszka na klamkę i mi się bardzo przyda. Tu jest nie przeszkadzać, granie. W trakcie grania, gaming in progress. Game over, come in. Czyli gra zakończona, możesz wejść. Tak, fajna, bardzo fajna zawieszka, na pewno mi się przyda. Czasami sobie będę mógł wieszać. O, damy ją tutaj. Bardzo ładna, naprawdę bardzo ładna i takiego solidnego materiału. To jest niby karton, ale jest taki gruby dość, solidny. Fajnie, podoba mi się. Ok, co mamy dalej? To się pewnie wysuwa. Tak, wysuwa się, ok. Kładziemy sobie słuchaweczki. I zobaczymy, czy w pudełku jeszcze coś jest. Nie ma już nic w pudełku. Dobra, to pudełko mogę sobie odłożyć. Tu mamy same słuchawki. Kot przeszedł na pierwszy plan. W ogóle jest zażenowany, że ja mu tu podsuwam jakieś pudełko, jak on sobie myje łapy. Sorry, panie kocie, ale to jest miejsce przygotowane pod opening słuchawek, a nie pod mycie kota, więc musisz zejść z drogi. Dobra, to się wyciąga do góry. Hop, to możemy położyć tutaj. I tu mamy resztę fantów, a tych fantów widzę, że jest naprawdę sporo. Ok, pierwsza rzecz to jest mikrofon. Mikrofon odpinany od słuchawek, wszyscy to lubią. O, kot się bierze za resztę rzeczy. Mikrofon odpinany od słuchawek, ten mikrofon jest taki elastyczny. Okej, on się przypina z boku, można sobie go giąć. W sumie spoko opcja, nie? Naprawdę spoko opcja. Okej, położymy go sobie tutaj. Mam nadzieję, że kot go nie zezra. Dobra. Tu mamy pokrowiec na słuchawki.
zasadzie ja z tymi słuchawkami nie mam zamiaru nigdzie chodzić, ale z takich słuchawek można spokojnie korzystać sobie poza domem, tak samo podłączyć się do telefonu, więc jak ktoś się będzie gdzieś wybierał, może sobie spakować w pokrowiec te słuchaweczki i sobie z nich korzystać gdzieś tam później. Przynajmniej bezpiecznie dotrą do na miejsce, bez żadnych jakichś tam otarcie, zarysowań i tak dalej. Okej, co mamy dalej? Kable. Ja zaraz zobaczę, co to za kable i wszystko wam powiem. Okej, mamy dwa kable. To jest chyba standardowa przedłużka. Czteropinowa przedłużka, po prostu. Podejrzewam, że to jest zwykła przedłużka do tego kabla. No, to wchodzi tutaj i tyle. Czyli możemy sobie przedłużyć kabel, jak potrzebujemy dłuższy, to sobie go przedłużamy. Bardzo fajna opcja, bo nigdy nie wiadomo, ile kabla będzie potrzebne. Może się okazać, że jest po prostu za długi. A tu mamy przedłużkę, więc sobie po prostu ją odpinamy i mamy krótszy. Jak chcemy dłuższą, to mamy dłuższą. Bardzo spoko, podoba mi się takie rozwiązanie. W sumie jeszcze się chyba z czymś takim nie spotkałem. No i tu mamy główny kabel. Główny kabel z dwoma wejściówkami pod komputer stacjonarny, bo mamy dwie wejściówki 3-pinowe, czyli mikrofon i słuchawki. Tu mamy pilot do sterowania całymi słuchawkami, czyli jest zmiana głośności i jest mutowanie mikrofonu. Bardzo fajnie, że jest mutowanie mikrofonu. No i tu sama wejściówka 4-pinowa. Dobra, to sobie położymy tu. Ok. I mamy tu jakąś uloteczkę. Co ta ulotka nam mówi? Po polsku. Należy unikać dłuższego słuchania przy wysokim poziomie głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. No jak w przypadku większości słuchawek w zasadzie. Jak słuchawki mają powyżej 80 dB, słuchamy na maksa, to można sobie uszkodzić słuch. Nie wiem, czy wiecie, jak nie wiedzieliście, to już wiecie. Tą kartkę... A, damy kotu. Proszę, panie kocie. To jest twoja karteczka. Możesz sobie z nią zrobić, co chcesz. Spodobała się. Dobra, to sobie odkładamy. Powiedzmy, że tak sobie położymy i wyjmiemy same słuchawki z tej wytłoczki plastikowej. O, strasznie ciężko było wyciągnąć. No dobra, ale same słuchawki prezentują się tak. Tu mamy bardzo krótki kabelek, który podłączamy sobie właśnie albo do tego głównego, albo najpierw do przejściówki, a dopiero później do głównego. To już jak kto lubi. A, i ta przejściówka kończy się złączem 4-pinowym, czyli tak właściwie to możemy użyć tego albo jako przejściówki, albo jako kabla do laptopa. Wtedy nie używamy całej reszty, podłączamy sobie to do laptopa. Nie mamy wprawdzie tego pilota całego, ale mamy krótki kabel, który możemy sobie podpiąć do laptopa, czy do smartfona nawet, przecież to też się nada do smartfona 4-pinowe bez problemu. Więc w sumie bardzo fajna opcja, dopiero teraz to do mnie dotarło. Tutaj wpinamy mikrofon, tu, tak mi się wydaje, tak wygląda, jakby miał iść tutaj i on idzie tutaj. Bardzo fajne jest to, że tutaj mamy takie wgłębienia, nie wiem, czy to na kamerze widać, ale są przy tej wtyczce takie, w zasadzie tutaj są takie słupki, a tu w tym gnieździe są takie wgłębienia i wtedy wiemy, jak mamy włożyć mikrofon, żeby on był dobrze. W tą stronę ma być włożony, koniec, kropka, nie jest do tyłu. I wtedy wiemy, że to jest lewa słuchawka, a to jest prawa słuchawka i mamy pewność, że będziemy je zakładali dobrze, jak już poprawnie podłączymy sobie ten mikrofon. Więc jest ok, przyda się. W ogóle jeżeli chodzi o jakość wykonania tych słuchawek, no to na pierwszy rzut oka prezentują się bardzo fajnie, naprawdę fajnie. Tu jest taki dość w zasadzie dziwny mechanizm, jeżeli chodzi o regulację wielkości tych słuchawek, bo tutaj mamy takie dwie śrubeczki, tu jedna, tu druga i one są przy obu słuchawkach, przy obu stronach, tak jak pewnie zdążyliście zauważyć, i to się ściąga na dół i przykręca na przykład, i teraz mamy większy rozmiar. Z jednej strony więcej zabawy jest, jeżeli chcemy wyregulować sobie słuchawki, ale z drugiej strony, jak już je wyregulujemy i przykręcimy te śrubki, to praktycznie nie ma opcji, żeby one się zderegulowały, czyli żeby wróciły gdzieś tam na swoje poprzednie ustawienie. Naprawdę fajnie. Na górze jest taka jakby skórka, podejrzewam, że to nie jest skóra, tylko jakaś ekoskóra. Tu mamy fajne wykończenie, bo jest taka płytka przykręcona H30, czyli model tych słuchawek. Tu znowu też mamy płytkę przykręconą śrubkami Shark Zone. Ten plastik, on jest taki trochę chropowaty jakby. To nie jest tak, że on jest taki gładki, tylko ma takie fajne wgłębienia. Fajnie to wygląda. Mamy podpisane też te słuchawki, lewa i prawa. Tu mamy R-kę, tu mamy L-kę. Spoko to wygląda. W połączeniu jeszcze z żółtym okablowaniem i żółtymi szwami tutaj naprawdę mega się prezentują. Moim zdaniem wyglądają naprawdę ślicznie. Ślicznie, bardzo ładnie wyglądają.
No, ale to tyle na temat tych słuchawek. Będę je testował co najmniej przez tydzień i po tygodniu dam wam znać, jaka jest moja opinia na temat tych słuchawek. Na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest naprawdę solidne. To jest metalowe, to nie jest plastik, to jest z metalu. Więc wydaje się naprawdę solidne, a po tygodniu powiem wam, jak się sprawdzały już w grze, czyli jaka była jakość dźwięku, jak się ich użytkowało, czy były wygodne, czy uszy nie bolały, jak się długo je nosiły. Głównie chodzi o gąbki w zasadzie, bo czasami tak jest, że za mocno uciska i później uszy bolą. Nie w środku, tylko na zewnątrz. No i to tyle w zasadzie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!